Witajcie, moi kochani. Dzisiaj chciałam wam pokazać moją małą iskierkę. Nie, ona się tak nie nazywa, to jest naprawdę Elza, ale ją tak czasami nazywam iskierka albo księżniczka. Tak, mój mały chomik jest teraz w domku i będę musiała ją wyjąć, żeby specjalnie wam to pokazać. Widzimy się za momencik. Dobra. Tak się moja malarka prezentuje. Ona nie wie, o co chodzi, bo ją dopiero z domku wygoniłam. Nie spała spokojnie, on tylko przed chinikiem weszła do domku i ją teraz wyjęłam. I zaczęła mi gryźć patyk, którą ją zwykle wyjmuję. To ja nic nie robię, tylko ją kuszę, żeby wyszła i żeby mnie nie gryzła, tylko patyk. I żeby się nauczyła, że to trzeba gryźć, a nie jakiś chleb i potem zużywamy. Tak. Tak się ona tutaj prezentuje. Ogólnie Elza jest naprawdę bardzo przyjaznym chomikiem. Nie gryzie, nie kąsa, no piszczy, bo jak ja ją biorę za stronę, której faktycznie nie lubi, to wtedy piszczy. Ale ogólnie jest cichutka, spokojna, nie lubi bałaganu. Nie śmierdzi, no w sumie to jest ona. Jest po prostu przesłodka, jest bardzo puszysta, taka rzetulich tylko. Jest urocza, więc jak ktoś zrobi, to ja jej zawsze wybaczę, bo rozumiecie. No to jest takie słodkie, małe coś, że zobaczcie. No. Elza ma też tutaj taki swój, taką swoją, jakby to powiedzieć, myjnię, bo tutaj jest piasek w środku. Widać czy nie widać? O. Jest tutaj w środku piasek, tam są też trochę nasion, żeby ona sobie jadła, jak się myje. Elza w swojej klatce ma kółko, domek, no i w sumie to wszystko, no i to. Bo to ona mi to zakopała, ja ją tam spacha, ja jej tego nie daję. No ojej, ty nie spadaj ze mnie, dobra? No, tak się prezentuje. Elza ogólnie uwielbia się bawić w takiego zwanego hardcora, bo jak ją puszczam na nie gryź, no to sami gryź, jak poczuję tylko jakiś zapach. Ona też mnie liże, ja tego nie lubię. Nie liż! Jak ja ją... co ja ci mówiłam? Jak ja ją biorę na... Elza! Nieważne, dobra, bo dalej nie będę dalej zwracać uwagi. Ja ją puszczam na kanapę, to od razu wariuje, szuka jakiegoś wyjścia, żeby wejść na podłogę. Jak ją wpuszczam w kółko, to normalnie jest diabeł. Po prostu diabeł! Zasuwa wszędzie, gdzie popadnie. Mam dwa pokoje i ona z tych dwóch pokoi umie się tak szybko przemieszczać, że... Pff, turbo power normalnie. Nie, mała, powie, że turbo power. Nie. Nie. Tak się ogólnie prezentuje. W dotyku, szczerze mam powiem, że jest naprawdę milusia. Co prawda ma ostre pazurki. I jak już jest w takim żywiole dzikusa, to się we mnie tak zaczepia, że po prostu ja czasami nawet mam takie lekkie drapnięcia. A jak chodzi o futerko, ona jest naprawdę bardzo milusia i miękciusia. Jest też gładka. Jeśli posmarujemy kółko takim olejkiem dla dzieci, żeby nie piszczało, to jak ona się ubrudzi, no wysmaruje, będzie taka dosyć szorstka, to jak się ją włoży do tego piasku, to ona jest wtedy po prostu cała biała, a później jest taka puszysta i tak mi się wydaje, że właśnie to przez ten piasek ona jest taka puszysta, bo wcześniej taka nie była. I przez ten piasek jest taka właśnie puszysta. Teraz się do was tylko ubrudziła, bo mam was gdzieś. Jeszcze raz jedno powiem, bo większość chomików ma brązowe oczy, a Elza jest chyba jedynym chomikiem, którego miałam w swoim życiu, który ma błękitne oczy. Ja w sumie też mam, nie? Więc świetnie się dopasowałyśmy. Gdy ją dostałam, od razu wiedziałam, że się dopasujemy. Ona jest wariatem i ja jestem wariatem. Ja jestem bardziej w nocnym trybie życia, tak samo jak ona. Ojej, psikło mi się. Nie jest dziennym, tylko bardziej właśnie w nocnym. Dodatkowo co prawda jest zabawna, bo czasami wariuje tak, że bo Jezus Maria. Ja też taka jestem. Poda psikusy, ja też. Jest urocza.
ja tak słabo. O, no myje się mi, no zobaczcie, to jest takie słodkie. Ogólnie dużo jej poświęcam czasu, o ile mam mało lekcji, to jej bardzo dużo poświęcam czasu, nawet bardzo dużo. Znaczy, tak, poświęcam jej dużo czasu. Najczęściej poświęcam jej chyba z 30 minut, czyli pół godziny w tygodniu szkolnym, a w weekendy to jej tam poświęcam więcej, czyli chyba godzinę lub nawet tam dwie. Więc podsumowując, ja i Elza się dogadałyśmy, prawda? No. Poza tym Elza, jak normalny chomik, lubi słoneczniki. Zaraz wam coś pokażę. Mam tutaj karmę, chyba się kończy, trzeba będzie kupić nową, ale zobaczcie. Mam też tutaj płatki ziarniste. Jak ona tylko poczuje karmę, to od razu mnie chce lizać. I zobaczcie. Tu jest płatek ziarnisty, który ona wręcz kocha. No, łapnęła. Zobaczcie. Ona to uwielbia. To był najlepszy pomysł, jaki mogła mi podarować. Zobaczcie, ona to tak wsuwa, że po prostu no, to jest takie słodkie. I szczerze dziwię się, bo ona pierwszy raz mnie je na ręce. Cokolwiek. No. Zjadłam. Ma pełne policzki, bo sobie pewnie schowałam. Uwielbiam też słonecznik, teraz mi ludzi rękę pewnie jakiej dodała, ale dobra, to dla was. Mała, chcesz słonecznika? Oczywiście, że chcesz. Zobaczcie. No ty nie chowaj mi tu pyszczka! Czekajcie, pokażę wam ją. Czekajcie, no nie. O, zobaczcie, teraz dzieci mieli okazję. No, mała. Chodź tu, łap to. Tak mi się, no musisz się obrócić, no. O, proszę bardzo. Ona to je kilka razy dziennie, bo ona ma to w karmie. No to jest taki urocze, jak ona to je. Ojej, upadło ci coś. Nie, o. No. Więc jak tutaj widać, Elza jest przesłodka. O Jezus, nie to. Dobra. Właśnie, jak to ona robi, to ona sobie miała kupę z tyłka. Nie wiem, jaki to ma związek z chomikiem, ale dobra. Więc tak, jeśli będę miała trociny, bo nie mam, to zrobię odcinek z jak ja czyszczę chomika. Bo ją niedawno czyściłam, ale no wiecie jak to jest. Wolę już ją wyczyścić chociaż nie dwa razy w tygodniu i potem mieć spokój, niż raz i później mieć na pewno problemów. Więc tak, Elza sobie spokojnie tutaj wejdzie, zobaczcie. O proszę, jaki mądry chomiczek. Tak, no. Zamykamy. Nie denerwujemy już jej. I tak. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia i bye bye.